Możemy jednak zaciągnąć spory wtedy w celu ich pozyskania. Ale uwierzcie mi Państwo, nie mam przekonania, czy uda nam się zaciągnąć ten kredyt, spłacić i czy nie postawi to powiatu przed zarządem komisarycznym. I tutaj pozwolę sobie przedstawić Państwu informację, którą otrzymałem od skarbnika powiatu, a mianowicie zadałem pytania pani skarbnik, oczywiście dzisiaj pani skarbnik jest nieobecna, bo miała już zaplanowany wcześniej urlop i nie było wiadomo, że sesja zostanie przełożona, czy przełożona na inny teren. Zadałem takie pytania, jakie mamy zobowiązania finansowe nadchodzących lat, jakie musimy spłacać kredyt, nie zaciągnięty i odsetkę tych kredytów. I tak, w roku bieżącym musimy spłacić 2 116 000. W roku przyszłym 2 152 000. Następnym 2 176 000. A już w 2018 roku 2 800 000. W 2019 2 900. 2 729 w 2021. I tak później 1 780 000. Następnym 2022, 2023 milion złotych i 1 024 000. Zadałem pytanie pani skarbnik, czy stać nas na kredyt? Zdolność kredytowa powiatu, o informacji od pani skarbnik zaznaczam, osoby zajmujące się finansami powiatu, jak i też osoby odpowiedzialne za finanse, była informacja tego typu, że stać nas na kredyt w wielkości 100 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą źródeł finansowania czy wykupu obligacji, pani skarbnik oświadczyła również, że mogą być to dochody własne powiatu. Powiat zbyt duży dochodów nie osiąga pod stosunki decyzji i Wydział Komunikacji. I tutaj też taka uwaga, że powiat nie może zaciągnąć długu, kredytu, bo ma to wpływ na wskaźniki. Zadałem również pytanie, czy takowy kredyt może zaciągnąć szpital. Oznaczam, że jest to SPZO, czyli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Otrzymałem informację, że do 30 stycznia będzie wiadomo, czy takowy kredyt może być zaciągnięty przez szpital, jak i też, że w chwili obecnej, tu cytuję, to jest wypowiedź pani Iwony Kamro, Głównego Księgowego, że na dzień sporządzenia wstępnej oceny zdolność kredytowa pracuje się na poziomie niskim, tak zwany rating F3. To też tutaj doczekamy do 30 stycznia, jaka będzie możliwość kredytowania. Nie ukrywam, że zadałem też pytanie, jakie było finansowanie różnych działań związanych z SPZ-em. I na przełomie ostatnich lat tutaj szpital otrzymał wsparcie, oczywiście łącznie też z budową ZPO i POZ-u. Kwotę łączy się w granicach 10 milionów złotych. Dlatego właśnie rozważam i skłaniam się do realizacji dostosowania szpitala do wymogów rozporządzenia ministra poprzez jego daleką idącą modernizację na obecnej kubaturze, czyli z wykorzystaniem obecnych budynków. Przekonania w tej sprawie, że szpital należy modernizować w miarę możliwości finansowych, mając również na względzie toczącą się dyskusję dotyczącą konieczności podjęcia działań SPZ w Olsztynie. W dniu 21 stycznia spotkałem się z wiceministrem zdrowia, panem Sławomirem Neumannem i rozmawiałem o sprawach dotyczących rozporządzenia ministra zdrowia odnośnie dostosowania szpitala do wymogów rozporządzenia do roku 2016. Zadałem pytanie, czy przewidywana jest prolongata tego terminu, otrzymałem informację, że nie. To nie będzie tak, że szpital, który nie wdroży tych procedur dostosowawczych, no nie otrzyma kontraktu. Po kontrakcie będą w przyszłym roku, w miesiącu, już dyskutowane w miesiącu września i października. Jeśli zaś chodzi o ilość łóżek szpitalu, to zadam takie pytanie, na ich ilość jest nie ich ilość jest kontraktowana, oświadczył mi pan minister, tylko procedury, czyli badania, zabiegi i operacje. Minister powiedział też również, iż zamysłem jest zmiana zasad polegająca na odejściu od kontraktowania usług wraz z minimalnym pobytem pacjenta w szpitalu, co pozwoli na większą, oczywiście w miarę możliwości zdrowotnych leczniczych, dotację szpitalu, a co za tym idzie wykonywanie większej ilości usług zwanych procedurami, za którymi idą pieniądze.
Wiele czasu poświęciłem również, jestem na rozmowie, w sprawie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Istnieje prawdopodobieństwo, że mimo powstania takiego oddziału w olsztyńskim szpitalu, nie uzyska on kontraktu w kontekście bliskich takich oddziałów ościennych w powiatach. A jeśli nawet uzyska kontrakt, to może on być zbyt niski i koszty funkcjonowania mogą go zdecydowanie przewyższyć. Jedno jest pewne. Bardzo zależy mi na utrzymaniu obecnej formy szpitala powiatowego w Olsztynie, który ma przede wszystkim służyć mieszkańcom naszego powiatu. Bardzo zależy mi na tym, aby usługi świadczone w nim miały wysoki poziom. Byłaby w nim miła i przyjazna pacjentowi obsługa, aby jego pracownicy czuli się też w nim dobrze i mieli, jak to sami nazywają, godziwe warunki pracy. To wszystko spowoduje, że pacjenci będą czuli się bezpiecznie. A o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego powiatu w tej naszej wspólnej walce o Leśnicę przede wszystkim chodzi. Dodać należy również, że w ostatnich 16 latach, tak mówiłem, SPZO w Olsztynie, powiat olsztyński zainwestował kwotę rzędu 10 milionów złotych. Chciałbym przedstawić Wysokiej Radzie, projekt zaproponowany przez Zarząd Powiatu, projekt oświadczenia w sprawie działań dostosowawczych SPZO w Olsztynie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Paragraf pierwszy. W związku z koniecznością dostosowania SPZO w Olsztynie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zobowiązuje się Zarząd Powiatu Olsztyńskiego do podjęcia wszelkich działań zmierzających do dostosowania SPZO w Olsztynie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z działaniami na istniejącej kubaturze przy ewentualnej niezbędnej minimalnej rozbudowie. Powyższe stanowisko zostało wyrażone po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetowej i Infrastruktury Rady Powiatu Olsztyńskiego oraz stanowiska Zarządu Powiatu. Paragraf drugi. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do informowania Rady Powiatu co najmniej raz na kwartał o stanie załatwienia pracy. Paragraf trzeci. Stanowisko powyższe nie zamyka drogi do ewentualnej rozbudowy w przyszłości SPZO. W zależności od uzasadnionych potrzeb oraz możliwości finansowych. Tutaj zarządzenie, wyraźnie Zarządowi Powiatu, wykonanie zarządzenia. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że też przeprowadziłem rozmowy z przedsiębiorcami, którzy posiadają firmy na terenie powiatu olsztyńskiego i też podzielili tutaj moje zdanie, że można inwestować, można coś rozbudowywać, jeżeli się ma określone środki. Przeinwestowanie jest droższe niż zaciągnięcie jakiejkolwiek zobowiązań. Bardzo dziękuję.